Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Witamy po zakończeniu piątej kolejki w Zabrzu, piątej kolejki PKB PP Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Widzewem Łódź. Mecz zakończył się remisem 1-1. Jako pierwszego gościmy trenera Widzewa, pana Janusza Niedźwiedzia. Panie trenerze, prosimy o komentarz tego spotkania, a później o ewentualne zadawanie pytań poprzez podniesienie ręki, mikrofon do Państwa dotrze. Panie trenerze, prosimy o skomentowanie spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że tak chronologicznie przejdę od początku. Nie weszliśmy w to spotkanie tak, jakbyśmy sobie życzyli, szczególnie w tej pierwszej części. Mieliśmy sporo takich prostych strat, nie wynikających z jakiegoś agresywnego pressingu Górnika, tylko z naszych błędów i pomimo kilku dobrych akcji, to jednak tych strat było za dużo i też później konsekwencją błędu bramka, po której też chwilę potrzebowaliśmy czasu, żeby wrócić do gry, a powinniśmy jeszcze szybciej wrócić i lepiej reagować, jeśli chodzi o ten początek. Później rzeczywiście mieliśmy tą przewagę, mieliśmy i optycznie przewagę i myślę, że w przekroju całego spotkania byliśmy zespołem, który dyktował warunki, który stworzył więcej sytuacji i z jednej strony zasługiwał na więcej, a z drugiej strony gratulacje dla zespołu, że walczył jak bardzo często to się u nas dzieje do samego końca. Strzeliliśmy bramkę w samej końcówce i myślę, że też dobrze pracowaliśmy na tą bramkę. Cieszy mnie fakt, że w drugim meczu z rzędu Jordi Sanchez strzelił bramkę i pomógł też zespołowi, jeśli chodzi o ten element. Gratuluję Dominikowi Kunowi, który zagrał setny mecz i też jeszcze dzisiaj był z opaską na ramieniu, więc myślę, że to jest też dla niego taki ważny dzień i o takich rzeczach trzeba pamiętać. To, co powiedziałem, gratulacje dla zespołu za to, że dążył zespół do wygrania tego meczu i mocno pracował na tą bramkę. Ona nie była też przypadkowa, więc na pewno za to brawa. Bardzo żałuję, że nie mogło być naszych kibiców, bo oni są zawsze dla nas wsparciem i żałuję, że nie mogli się pojawić na stadionie. Mam nadzieję, że taka sytuacja się nie powtórzy i nasi kibice będą mogli z nami jeździć i nas oglądać i wspierać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, trenerze. Teraz prosimy o ewentualne pytania. Proszę bardzo, poprosić o mikrofon. Pani Haniu, można prosić mikrofon? Halo? Nie ma tego pana. Dobra, ja mam donośny głos. Dobra, prosimy. Panie trenerze, Fran Alvarez, pierwszy mecz w sezonie, który zagrał w pełni, nawet z tym doliczonym czasem gry. Czy po jego dyspozycji widzi pan, że on fizycznie tymi meczami doszedł już do siebie, do optimum formy? Jak pan oceni jego występ? No, w opinii tutaj nas, dziennikarzy, jeden z najlepszych piłkarzy w tym meczu. No, bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o Frana. Myślę, że to nie jest kwestia dojścia tylko meczami, ale również procesem treningowym, bo my w taki sposób, jak gramy, my tak trenujemy i chcemy tak podwyższać sobie poprzeczkę, jeśli chodzi również o parametry fizyczne i trenować z dużymi intensywnościami, dlatego Fran z każdym dniem, z każdym tygodniem rósł, jeśli chodzi o intensywność. Sam byłem ciekaw, jak po tym meczu derbowym, kiedy widzieliśmy, że grał 90 minut, mecz trwał 105, bo z tego co pamiętam, natomiast dał z siebie naprawdę dużo i sam byłem ciekaw, jak wytrzyma dzisiaj spotkanie, także było 6 dni, natomiast my też poznajemy Frana i jest to zawodnik, który też od niedawna jest z nami, dlatego na pewno dobry występ i widzę, że Fran rzeczywiście też rośnie i to był dobry występ jego. Drugie pytanie o... Jest mikrofon już, także bardzo byśmy prosili. Tutaj mecz też ustawił błąd Mateusza Żywy. Zastanawiam się, czy tak jak chociażby w przypadku Dawida Tkacza, który w rezerwach gdzieś tam łapie rytm meczowy, zagrał w przedostatnim meczu rezerw, nie warto byłoby zawodników, którzy spędzają częściej czas na ławce rezerwowych, tak jak na przykład nie wiem, rezerwowy bramkarz Szymański czy właśnie Żyro, żeby w rezerwach od czasu do czasu, wiadomo, że nie mogą grać regularnie, ale no, te minuty łapali taki rytm meczowy, może pozwoliłby uniknąć takiego błędu indywidualnego, jaki się dzieje. Jeśli chodzi o Szymańskiego czy Janka Krzywańskiego, to nasi bramkarze jeszcze w meczach kontrolnych uczestniczyli, żeby mieć rytm meczowy i taka była też
wprowadzona od początku przez nas zasada, że mieliśmy na przykład dwa mecze Janka Krzywańskiego, później w międzyczasie Krzywański bronił, później miała nastąpić zmiana, potem Janek Krzywański miał bronić po to, żeby nasi bramkarze też mieli ten rytm meczowy. Jeśli chodzi o zawodników, to pomysł jest taki, żeby to zawodnicy, szczególnie młodzi, uczestniczyli w meczach rezerw. Oczywiście jak będzie potrzeba, szczególnie po kontuzji jakiegoś doświadczonego zawodnika, to jak najbardziej. Natomiast naszą filozofią jest to, żeby przede wszystkim ci młodzi zawodnicy mogli grać w rezerwach i tam łapać minuty. Dziękujemy bardzo. Czy są kolejne pytania? Chciałem zapytać o zmianę Ernesta w przerwie, bo widzieliśmy, że w pierwszej połowie miał jakiś problem zdrowotny. Czy to jest konsekwencja tego problemu, czy to jest taka decyzja wyłącznie taktyczna? I też o to zejście Bartka Pawłowskiego, bo też takie głosy krążyły, że nie był do końca, chyba pan powiedział w telewizji nawet osobiście, to, że nie był do końca przygotowany. Jeżeli tutaj można jakiegoś Łomka w telewizji ukryć, to będzie rzecz. Znaczy, jeśli chodzi o zmiany, to mamy na ławce zawodników, którzy też trochę czekali, bo ostatnio postawiliśmy na określoną grupę ludzi. Chcieliśmy pewnej stabilności, jeśli chodzi o początek sezonu, ale sezon trwa, te minuty się nakładają, intensywności się nakładają, jakieś drobne rzeczy się nakładają na zawodników, więc mamy na ławce zawodników, którzy też są przygotowani, są głodni, na razie musieli poczekać, a tu chodziło o to, żeby dać nowy impuls, nowy bodziec drużynie, więc dwa bodźce w postaci dwóch zawodników daliśmy oprócz rozmowy w przerwie, to o to chodziło i też powiedzieliśmy sobie, że jeśli te 10-15 minut nie nastąpi jakaś wyraźna poprawa, nie strzelimy bramki, to idziemy dalej za ciosem i pewnie wprowadzimy kolejnych dwóch zawodników, bo ostatnią zmianę chcieliśmy sobie zostawić, czy przypadkiem nie zdarzy się coś niespodziewanego, może jakaś kontuzja, uraz, albo będziemy chcieli przejść, tak jak w końcówce przeszliśmy na dwóch napastników z Jordim i Zimalem, więc też dzisiaj chcę o tym wspomnieć. Zadowolony z postawy rezerwowych, też dali impuls, dali bodziec, pokazali, że też swoją pracą dzisiaj na boisku, że można na nich liczyć. No i oczywiście każde te minuty, które mają, no rozpalają tą rywalizację. Natomiast jeśli chodzi o Bartka, to jakaś tam drobna rzecz, to nie chodzi o jakieś ryzyko kontuzji, po prostu czasem coś doskwiera i zawodnik czasem nie może dać pełni siebie, natomiast też chodzi o intensywności. Mamy duże intensywności, graliśmy ostatnio bardzo intensywnie. Można powiedzieć, że Bartek gra wszystkie mecze od początku do końca i pamiętajmy, że też tych meczów jest, nakładają się na zawodnika i Bartek też nie jest robokopem i też będzie odczuwał dolegliwości, będzie odczuwał też zmęczenie, więc też musimy tutaj mądrze zarządzać. Też to jest rola nas jako sztabu, czy Markiem Hanuszkiem, czy Bartkiem Pawłowskim, czy innymi zawodnikami, żeby też w przekroju tych najbliższych meczów nie stracić kogoś z jakimś urazem dłuższym. Jeszcze chciałem zapytać o tak zwany syndrom poderbowy, bo tak to się utarło. Taka terminologia, często widzę w ostatnich latach, miał taki problem mentalny, bo po takich ciężkich spotkaniach o dużym ciężarze gatunkowym, to się mówi, były problemy z wejściem w kolejny mecz. Czy trener widział jakieś takie tutaj problemy w zespole, że rzeczywiście coś takiego występowało, albo może była jakiś duży nacisk położony na to właśnie, żeby tego uniknąć? Znaczy przede wszystkim, kiedy są mecze takie jak właśnie derbowe spotkanie i ta gorączka, jeśli chodzi o media, o prasę, no to też dociera też i do piłkarzy, do wszystkich ludzi, którzy w tym uczestniczą. My bardzo mocno zagraliśmy derby i to jest też tak, że wcześniej akurat te mecze poderbowe nie kończyły się dla nas dobrze i też trudno było wrócić nam do równowagi. Na pewno chcieliśmy wyciągnąć wnioski. Myślę, że dzisiejsze spotkanie też pokazało, że jednak potrafiliśmy po spotkaniu derbowym, wiadomo to jest, jakie to było spotkanie, potrafiliśmy dzisiaj przyjechać na Górnika i może nie zagraliśmy takiego meczu jak w spotkaniu derbowym, szczególnie mówię o tym początku tego spotkania, natomiast pokazaliśmy, że stać nas na to, żeby czy po meczu derbowym, czy po innych dużych meczach, chociaż to co ja powtarzam bardzo często, dla nas każdy najbliższy mecz jest najważniejszy i nie możemy sobie wybierać meczu, że w jednym będziemy grali na 100%, a w drugim będziemy próbowali przejść gdzieś minimalnie obok. To liga tego nie wybacza i każdy punkt jest cenny. Ja wiem, że trener nie lubi tych pytań, ale zaryzykuję, może się narażę najwyżej. Chodzi mi o to, co kibice zawsze chcieliby wiedzieć, czyli ruchy transferowe, 5 kolejek za nami.
jeszcze tam około dwóch tygodni tego okienka, czy trener po tych pięciu meczach ma jakieś swoje spostrzeżenia co do jakichś neurologicznych pozycji w zespole, które jeszcze wymagają wzmocnienia. No, cały czas się mówi o tym środkowym pomocniku, takiej ósemce typowej, może trener coś by ten temat rozwinął albo dopowiedział jeszcze jakieś inne miejsca na boisku, gdzie wymagają jednak jeszcze zwiększenia rywalizacji. Znaczy, przede wszystkim my tu cały czas rozmawiamy, jeśli chodzi o pion sportowy. Są te plany sprecyzowane już od dłuższego czasu. Oczywiście też obserwujemy, jak wchodzimy, czy nie zdarzy się jakiś, wiecie, poważny uraz, który może wykluczyć jakiegoś zawodnika, więc tu odsyłam oczywiście do dyrektora sportowego, żeby on, to jest jego działka, więc nie będę mu jej zabierał. My jako trenerzy opiniujemy po prostu zawodnika danego, który może być brany pod uwagę i to jest nasza rola. I dodatkowe rzeczy, jeśli chodzi o kto, kiedy, gdzie, no to już odsyłam do dyrektora. Jeszcze tak dopytam o rzecz, na którą pan zwykle zwraca uwagę, czyli stałe fragmenty gry, dzisiaj też bramka po stałym fragmencie, ale chciałbym zapytać o rzuty rożne. Czasami tak jak w meczach, jak dziś piłka nie chce wpaść do bramki, ten rzut rożny potrafiłby odmienić losy spotkania. Tymczasem dzisiaj widzę, wykonał tych rzutów rożnych 8, najwięcej w tym sezonie. I ogólnie od awansu jest już ich ponad 200, a żadna akcja z rzutu rożnego nie zakończyła się takim najprostszym rozwiązaniem, czyli wrzutka i bramka głową. Czy to jest jakaś rzecz, która panu spędza sens powie, gdzieś nad tym próbujemy pracować, jak pan w ogóle ocenia ten stały fragment gry dzisiaj? Choć stały fragment ocenia się po skuteczności, więc nie jesteśmy w tym elemencie skuteczni, więc na pewno wymaga poprawy. Mamy pomysł, mamy też wykonawców, nie jesteśmy może najwyższym zespołem i najsilniejszym w powietrzu, bo mamy inne atuty, natomiast mamy na to pomysł, że czasem przeciwnik pewne rzeczy rozczyta, czasem wykonanie nie jest do końca dobre, czasem brakuje nam szczęścia, bo obijemy słupek czy poprzeczkę, albo nie trafimy w dogodnej sytuacji, więc to cały czas się dzieje. My pod każdego przeciwnika przygotowujemy różne rozwiązania, czasem one się powtarzają, ale w większości, jeśli ktoś ma swoje jakieś minusy w ustawieniu, no to szukamy ich, znajdujemy i robimy wszystko, żeby te minusy gdzieś, tą piłkę tam posłać, żeby znaleźć rozwiązanie i strzelić z tego bramkę. Oczywiście musimy przyłożyć do tego jeszcze większą uwagę, bo jeśli, tak jak pan mówi, nie liczę ile, natomiast też pamiętajmy, że to nie jest tak, że co piąty, czy co siódmy korner, czy rzut wolny kończy się, tylko najczęściej co kilkadziesiąt takich dośrodkowań dopiero kończy się jakąś bramką, więc statystyki tutaj, no muszę przyznać, że dla wielu zespołów są brutalne i potrzeba kilkudziesięciu rzutów rożnych, żeby strzelić jedną bramkę. Oczywiście czasem się zdarzy, że w przekroju dwóch kolejek można zdobyć dwie bramki, ale później można dziewięć kolejek nie zdobyć. Najważniejsze, pracujemy, chcemy zdobywać również z tego elementu, bo uważamy, że stać nas na to. Dzisiaj było dośrodkowanie, może nie ze swojego fragmentu, ale Jordi też świetnie wygrał walkę w powietrzu i widzicie, i ktoś by powiedział, że nie wygrywamy na przykład walki w polu karnym, a Jordi wygrał i obił spojenie, więc piłka kilka centymetrów niżej i byłaby piękna bramka, ale skoro nie ma bramki, to oczywiście do statystyk tego nie wpiszemy. Dziękujemy serdecznie. Czy są jeszcze pytania? Prosimy, pan Rafał. Ostatni Rafał Musiał z Dziennika Zachodniego, a drugi wieczór, panie trenerze. Chciałem zapytać o to, co się po meczu wydarzyło, bo pachniało przez chwilę dogrywką nie do końca piłkarską. Jak pan to skomentuje, co było pretekstem do takich wydarzeń? Nie mam pojęcia, co było pretekstem. Ja nie widziałem tam w zachowaniu mojego zawodnika ani prowokacji, ani czegoś niestosownego. Natomiast to jest futbol, słuchajcie, faceci, jest tam nas 40 plus całe sztaby, więc jest, więc tych osób jest około 60, więc są normalne sprawy, że między piłkarzami, czy nawet czasem między trenerami buzują emocje, każdy chce wygrać i takie rzeczy się dzieją. Ja tam nie widziałem ze strony mojego piłkarza, tym bardziej znam Serafina bardzo dobrze i wiem, jaki to jest porządny gość, więc nie widziałem tam sytuacji, która wymagałaby dzisiaj jakichś wielkich komentarzy i to są normalne sytuacje w piłce. Dziękujemy uprzejmie. Czy są jeszcze pytania na sali? Nie widzę niesionych dłoni, zatem panie trenerze, bardzo serdecznie dziękujemy i za chwilę druga część konferencji. Dziękuję. Dobrej nocy. Powiem tak, kosztowało nas dosyć dużo zdrowia od wyjście na prowadzenie.
Staraliśmy się od początku grać wysokim pressingiem. W końcu strzeliliśmy bramkę. W tej pierwszej sytuacji, w pierwszej połowie nie było zbyt wiele sytuacji ani z naszej strony, ani ze strony Widzewa. Natomiast w drugiej połowie Widzew przejął inicjatywę, bardziej kontrolował grę. Natomiast było mnóstwo takich sytuacji, gdzie myśmy mogli wyjść z kontratakami, natomiast myśmy od razu tą piłkę tracili. Jedno, dwa podania, od razu strata i Widzew znowu nas atakował. Odbiór piłki, jedno podanie czy drugie, od razu strata. Brakowało nam takich sytuacji, gdzie wychodzimy z kontrą, chociażby gdzie wyszliśmy 2-1 i Kapralik, nie wiem, jakoś kopnął w tą piłkę źle, czy źle sobie przyjął, w ogóle nie powinien jej dotykać, tylko skoncentrować się na tym, aby ją dobrze dograć, ale no, nie wyszło, nie wyszło, ale takich sytuacji powinniśmy sobie stworzyć jednak mimo wszystko zdecydowanie więcej. Szkoda, bo straciliśmy bramkę w doliczonym czasie gry, natomiast no, być może rzeczywiście w przebiegu całego spotkania to ten remis jest sprawiedliwy, bo Widzew no, również walczył o swoje. Dziękuję. Bardzo dziękujemy trenerze. Prosimy o mikrofon. Za pomocą dziennika zachodniego, dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Zacząłbym od Jensena, to znaczy chciałem zapytać, czy wiadomo mniej więcej, co się wydarzyło i to, jak pan ocenia, jaki to miało wpływ na tą rozgrywkę. Na pewno miało wpływ, bo jednak no, trzeba było zrobić takie przemeblowanie, a w końcówce, no, jak zespół funkcjonuje, mimo tego, że się broni, to jednak nie dopuszcza do jakiejś sytuacji. No, trudno mi powiedzieć, czy mógł dograć do końca, czy nie. Będę wiedział na pewno jutro więcej. Na pewno miał stłuczone udo. Nie wiem, czy mógł dograć, czy nie mógł dograć, ale wpływ mogło mieć. Oczywiście, że mogło mieć, ale też wiemy, że Daniel mógł więcej zrobić przy tym strzale, bo nie był to jakiś mocny strzał. On jest też świadom tego, że mógł zrobić trochę więcej. Po poprzednich meczach mówił pan, że krok po kroku idziecie do przodu. Rzeczywiście miał pan takie mianowniki, główne punkty, pierwszy gol, pierwsze zwycięstwo. Czy dzisiaj był jakiś krok do przodu, który pan dostrzegł? Czy jakiś krok do przodu był? No dobrze, powiem tak, na pewno Kapralik dobrze się wprowadził, nowy zawodnik od razu zagrał, bo był od razu do naszej dyspozycji, bo on normalnie trenował, miał cały okres przygotowawczy, grał w meczach w Pucharach Europejskich z Żyliną, dlatego od razu zdecydowałem się na to, żeby zagrał i na pewno jego grę, wydaje mi się, że trzeba ocenić pozytywnie. My wiemy, że w defensywie sobie poradzimy, ale na dzień dzisiejszy na pewno nie jest to ten górnik, który kreuje wiele sytuacji podbramkowych. Nasza gra nie ma takiej płynności, jak miała wcześniej. Mówi pan krok po kroku, no ale to jest dopiero piąta, tak, kolejka? No nie, troszkę też cierpliwości, ale przede wszystkim wydaje mi się, już o tym mówiłem, że tą ocenę górnika, no na pewno ocenimy górnika troszeczkę później, wtedy, kiedy już wszyscy będą na boisku, kiedy ta rywalizacja będzie odpowiednia, a to już było dziś zauważalne na treningach w tym tygodniu, bo praktycznie wszyscy zawodnicy poza Nascimento już trenują z drużyną, a to jest duża różnica, bo ja mówiłem wcześniej, że oni są wszyscy na naszej dyspozycji, tak, są do treningu. Natomiast do gry no jeszcze musimy trochę poczekać, bo te kontuzje były różne i też w różny sposób będą oni wprowadzani do drużyny, ale wszyscy wiemy, że są to zawodnicy, którzy nie odpuszczą i będą walczyć o podstawową jedenastkę. Chciałem zapytać, że najbliższy mecz u siebie, ja wiem, że teraz jest dublet wyjazdowy, jakby również istotny jak każdy z tych meczów, ale czy jak dzisiaj pan usłyszał, że ten mecz będzie w piątek o 20:30 z Ruchem, to gdzieś już myśli biegną te
3 tygodnie do przodu, czy te 16? Ale z Ruchem możemy grać w poniedziałek o 12 w nocy i wszyscy będziemy podpięci do prądu i wiemy, jaki to jest mecz i fajny to będzie mecz, na pewno. Będzie dużo emocji. Natomiast tak jak pan powiedział, są dwa wyjazdy teraz, tym bardziej mi szkoda tego dzisiejszego spotkania, bo no kurczę, mogliśmy dowieść to zwycięstwo jednak. No, będziemy musieli szukać punktów i w Białymstoku, i w Poznaniu. Moje ostatnie pytanie o akcję po meczu, bo przez chwilę zrobiło się nerwowo, widziałem wszyscy, obaj trenerzy między innymi interweniowali, żeby uspokoić sytuację. Co tak naprawdę się wydarzyło i jak pan ocenia zachowanie swojego zespołu? Ale w której sytuacji? Po meczu, po blisku, doszło do takiej przepychanki na środku boiska. Pana piłkarze mówią, że był gest lekceważący ich kibiców, ale nie mogą sobie na to pozwolić na własną stadionie. Nie wypowiem się, bo nie widziałem. Nie, może robiłem coś innego? Nie, ja poszedłem bokiem od razu do szatni, może dlatego naprawdę nie widziałem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Prosimy o dalsze pytanie. Pan Krzysztof Szydziński. Krzysztof Szydziński, do tybu na podkostkę. Gest kogo był? Słucham? Kogo gest? Jednego z Widzewiaków, bo są dwie wersje. Chyba Sedafina, a zawodników Widzewa, który coś pokazał do kibiców. Do naszych kibiców. Pana piłkarze pobiegli na środek. Wtedy. No nie zwróciłem na to uwagę. Nie wiedziałem. Gesty były przy schodzeniu do tunelu jeszcze. Bo do widowni, która tam... Pozdrawiała go serdecznie. Ja boczkiem szedłem do szatni, nie zwracałem uwagi na oczy. Panie trenerze, na kilku poprzednich konferencjach rozmawialiśmy o tym, że brakuje nam trochę tego cwaniactwa. Chciałem zapytać o tę sytuację z rzutem wolnym poprzedzającą Bękę, bo tam zawodnicy mieli autostradę Widzewa, żeby z tą piłką jeszcze sobie podejść, nikt nie doskoczył. Z czego to wynikało? Znaczy bramkarz tam zagrał, nie? Bramkarz i on rzucił długą piłkę. Nie, no to czy w takich sytuacjach trudno się spodziewać czegoś innego. Gdyby bramkarz nie zagrał, on tak samo by zagrał, jak się to mówi, na aferę. Tylko tam bodajże Borys chyba wybijał piłkę. Borys mógł ją wybić, nie do środka, tylko do boku na przykład. No oczywiście, że ktoś mógł doskoczyć też do Sancheza. Na pewno jakbyśmy chcieli na siłę, to znajdziemy winnego, ale wydaje mi się, że nie musimy go szukać, bo wszyscy wiemy, że mogliśmy się wybronić przed tą bramką. Pytanie jeszcze o Łukoszka, bo wczoraj tam wspominał, że wszyscy są jakby do gry dzisiaj. Ale nie kłamałem, kurczę, był do gry. Proszę mi wierzyć, że był do gry, tylko byśmy ryzykowali jego zdrowiem. Łukoszek miał problemy z łydką i do końca się zastanawiałem, kurczę, żeby grał, czy nie będzie, czy odpuścić mu. Jedzie na reprezentację, tak samo mamy dwa spotkania jeszcze przed nami. No czasami trzeba podjąć taką decyzję i być może wyszedłby i za 10 minut by zszedł i nie miałbym go na 3 tygodnie. A w ten sposób dostał swoją szansę Chmarek. Wydaje mi się, że tutaj akurat jakoś musieliśmy z tego wyjść. Ale był do dyspozycji, jakbym chciał, to i on też, ale nie chcieliśmy ryzykować. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze pytania na sali? Dobry wieczór, panie trenerze, Darek Leszczyński, Super Express. Zupełnie pytanie takie, może nie na miejscu w tym momencie, ale czy czuje się pan łobuzem, bo znowu pan żółtą kartkę zobaczył? No kurde, nie czuję się właśnie, już dają mi takie kartki, ja nie wiem za co, jeszcze mnie chyba nie znają z tej złej strony. Bo jak za takie coś mi dają kartki, ja tylko pokazałem, jak zawodnik wystraszył się, no bo nawet go nie dotknął, nie? No to dobrze, no. Wkurzyłem się, nawet to nie żółta kartka, no bez przesady. No. Nie, no bo po czterech to też można pójść siedzieć na trybunie. A jeszcze słówko, bo mówi pan o Kapraliku, że jest przygotowany, dlatego od razu zagrał, a generalnie czego się pan po nim dalej spodziewa? Czy może być taki moment, że on gdzieś... Może troszeczkę z tą formą dzisiaj zaprezentowaną spuści z tobą, czy nie ma takiej groźby, jest tak przygotowany, tak bo pan widzi, że nie będzie tego poznawania zespołu i jakiegoś ryzyka, że... Nie, wydaje mi się, że bije taka z niego troszeczkę pewność siebie. To jest dobre, jak ktoś przychodzi do nowego środowiska i już na treningach pokazuje, co potrafi. Fajnie, zawsze jest fajnie,
pokazać się z dobrej strony kibicom w pierwszym spotkaniu. Strzelasz bramkę, wydaje mi się, w takiej sytuacji wszyscy zadowoleni. Kibice z transferu, bo mówią o ciekawy chłopak przyszedł, on sam, bo wprowadził się dobrze w pierwszym spotkaniu. To są ważne rzeczy dla nowego zawodnika. Tego nie wiem, czy on będzie grał jeszcze lepiej. Podejrzewam, że jeśli drużyna będzie grała lepiej, on tak samo, nie? Ale to dotyczy większości zawodników. Jak zespół funkcjonuje dobrze, to i zawodnicy pod względem indywidualnym grają też na wyższym poziomie. To jest no, normalna rzecz i też pan o tym dobrze wie. Dziękujemy serdecznie. Prosimy o ewentualne kolejne pytanie. Nie widzę. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy panie trenerze.